To kolejne zmiany wprowadzone w tym roku. Rozkład jazdy linii numer 4 Mławskiej Komunikacji Miejskiej został zmodyfikowany zgodnie z sugestiami podróżnych. Mieszkańcy zgłosili problem z przejazdem przez skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Krajową Siódemką. Czwórka kursująca między pętlami Cegielnia a Kolejowa, jak się okazało, miała spory problem z przedarciem się na drugą stronę drogi krajowej numer 7. W związku z tym dochodziło do opóźnień na poszczególnych przystankach, a co za tym idzie, podróżni autobusów linii 4 spóźniali się do pracy i szkoły. Aby usprawnić ich dojazd do celu podróży, skorygowano godziny, w których autobusy rozpoczynają trasę. Dzięki temu nie będą miały opóźnień, a pasażerowie na czas dotrą na wszystkie przystanki. Pierwszy autobus linii numer 4 będzie startował od 10 lutego o godzinie 6:15. Rozkład jazdy jest dostępny na stronie Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, który jest wykonawcą usługi transportowej dla miasta Mława, ale także można zobaczyć ten rozkład na stronie miasta mława.pl. Po wprowadzeniu korekty w rozkładzie jazdy autobusy linii numer 4 będą rozpoczynały kurs od pętli Cegielnia. To nie jedyne zmiany wprowadzone w tym roku. Zgodnie z prośbą mieszkańców, czwórka wzbogaciła się o dwa nowe przystanki na Wólce.